Witam, witam. No i właśnie to jest drugi odcinek po moim powrocie na YouTube. Mamy tutaj, teraz wam pokażę, jakie mam auta. O, czekajcie, tu mamy skrzynię jakąś. Odbierzemy sobie ją. Dobra, dobra, dobra. Wow! Ja cię kręcę, trafiliśmy legendarne. Dobra. I Klimbera mam takiego. Dobrze. Co ja zrobię? Teraz mam tu Klimbera Motocrossa Quada. Mam luksusowy samochód, tak samo jak ta Diegana, co nagrywa z Pandziulką. I mam fast cara. No dziś sobie pojedziemy w porach roku. Właściwie nie wiedziałam, że on się tak wygina na początku, ale tam muszę ulepszyć jakieś ulepszenie. Co się chyba nazywa ciężar? Czy jakoś tak? Nie pamiętam dokładnie. No dobrze, jedziemy. Ale serio, on jest szybki, nawet jak go tak mało ulepszyłem. Mi się wydaje, że to jest w realnym życiu jakiś Fiat sportowy, ale nie mam, nie jestem pewny. I widzowie, ogólnie jest taka ciekawostka, bo w lecie już albo we wiośnie, nie wiem dokładnie, ale na wakacjach na pewno będę nagrywał z piłki nożnej w realnym życiu, więc no mi się wydaje, że się opłaca. Opłaca się chyba. No dobry, ja też przypominam po raz kolejny, że możecie... O kurde. No dobrze. Że możecie wbić na kanał Pandziulka Trza, bo jest to taki fajny kanał mojej koleżanki, która właściwie sam nie wiem co. Nie no, po prostu. Tam nagrywa fajne rzeczy. Co to jest? Glitch the boost will allow the car to fly longer distance. Czyli ten booster, tak jakby, może spowodować, że będziesz miał większy czas dystansu, tak jakby w locie. O, dobra, kupujemy. Mamy. I w takim razie, jak mamy taki booster, o! Była reklama, zrobiłem cięcie, trochę było widać tej reklamy, ale to tam zmontuję tak, żeby nie było widać, więc spoko, spoko, widzowie. No, jak ja mam taki booster, to przydałoby się jechać na Księżycu oczywiście. Zaraz jak będziemy długo lecieć, to użyjemy tego boosta. Dobra, używam. Ale fajne. Nice. Ty, fajny boost. W ogóle on niedawno był chyba dodany, nie? Nie wiem, wy to może jesteście bardziej w teraźniejszej rzeczywistości niż ja, tak jakby. Dobra, robimy fikołka. Właściwie tą pustynię to mi zdobył brat. A no, to co było na ostatnim filmiku. I ogólnie widzowie, o kurde, prawie się wywaliłem.
chyba w lato. W lato już sobie ogarnę chyba jakiegoś operatora. Kamery. No, kamerzysty w sumie. Można tak to nazwać. Żeby mnie kamerował wtedy, kiedy będę grał w piłkę, bo ogólnie wtedy będę uczyć jakichś trików, jakichś kiwek różnych i tak dalej. Dobra, po tym sobie myślę, że coś ulepszymy, bo już całkiem dużo kasy zdobyłem. Teraz już mam jej. Oj, tu dedłem. Właśnie widzicie, jak dedam. No. Spłaszczył mi się dachy. Okej, kontynuujemy. Albo nie, tuning. Ulepszymy sobie to kilka razy, myślę. Dobra, dwa razy nas było tylko stać. Teraz zbieramy na to znowu. O, już się mniej kiwa. To też powoduje, że szybciej jeździ chyba. Mi się wydaje. Nie mam pojęcia. Wow. Co tu się zadziało? Wow. Nie wiem, czemu wydaje takie dźwięki. A, kierowco, zderz się z ziemią. Ojeju, co zrobił? Co ten kierowca odwalił? Pytam się. Walkway, lecimy. Wow, fajny fikołek. Dawać mi 20 tysięcy i wtedy będę. No. 22 tysiące właściwie teraz i no niecałe 22 tysiące i wtedy będę mógł już kupić kolejne ulepszenie. Nie wiem, czemu ja zjeżdżam? Czemu ja zjeżdżam? Pytam się. Pytam się, nie jestem z Bytom. Pan Dziulka chyba dziś nic nie nagra, ale możecie oglądać jej wcześniejszy filmik, bo coś tam nagrała chyba. No, nawet przyszedło mi powiadomienie. Nie no, muszę naprawdę znowu jechać, żeby to mieć. Ogólnie myślę, że będą filmiki z Bedwarsów na pewno, będą ze Sliterio też, Minecrafta też będą. Jeszcze właściwie nie wiem czego. No dobra. Jedymy. O, już nas stać. Już nas stać, dlatego dedniemy sobie. Pięknie, ładnie. I dach się rozpłaszczył. Ciekawe, jakby tak wyglądał ten samochód z dachem rozpłaszczonym, normalnie jeżdżąc. Okej, kupujemy znowu to. No, no co to jest? O, mogę odbebrać coś. Dbebrać. 1000 monet i 10 gemów. No nie jest to za dobre. Nie, ale.
wyzwanie za 200 jaksów. Nie, nie kupuję. O! Z Hill Climb Blazing 2 też są odcineczki. Będą na tym kanale w każdym razie. Jaju, coś mi się w drzwi wryło. Dobra. Dobra, to ja już będę kończyć i... życzę wam jeszcze... Możecie zostawić subika, łapeczkę i tak samo na kanale Panczelki. Najlepiej subika z dzwoneczkiem i życzę wam miłego dnia. I...